Spotkanie w pierwszej połowie bardzo ciekawe. Stwarzaliśmy od pierwszej minuty, bo pierwsza akcja już Ayrama była szansa na zdobycie gola, przepraszam, i ten mecz na pewno by się inaczej potoczył. Plan na to spotkanie był taki, żeby rzucić siły ofensywne od 80 minuty. Jak wiemy, już teraz może zacznę od tyłu, jak wiemy, nie udało nam się to, po prostu no, tak to jest często, że plany to jest jedno, a życie to jest drugie. Musieliśmy te plany zweryfikować, bo nie ukrywam, że bardzo nam zależało na tym, żeby tutaj zwyciężyć. I byliśmy na ten mecz przygotowani i tak jak mówię, od pierwszej minuty stwarzaliśmy sobie sytuację, to nie tylko z kontrataku. Myślę, że dzisiaj dużo lepsze nasze trio nowe zagrało w spotkanie, i Ayram, i Bartek Pawłowski, a Maciek na swoim poziomie. To cieszy, bo to pokazuje, że ten tydzień w ich wykonaniu nie był zmarnowany, a w konsekwencji dodał nam tego, co chcemy, czyli dodał nam jakości. Natomiast liczymy, my musimy sobie z tego zdawać sprawę, że oni muszą być zdecydowanie jeszcze do przodu, bo to są zawodnicy, którzy wraz z zawodnikami, którzy byli prędzej, mam napędzać tą siłę ofensywną, a to nam jest potrzebne. No a ostatni moment, te ostatnie 15 minut po czerwonej kartce, jak najbardziej zasłużony oczywiście dla Vlada, to już było utrzymywanie wyniku i staraliśmy się, jak nie strzelić, to przynajmniej nie stracić bramki, i takim wynikiem się mecz zakończył remisem. Było nerwowo w tej końcówce? Musiało być nerwowo, no to tak jest, ale proszę zobaczyć, żeby jeden punkt wywieźć, to muszą być i czerwone kartki, muszą być rozwalone głowy, muszą być zawodnicy naprawdę tak poobijani, że do tej pory nie wiedzą tak naprawdę, ile sińców mają, połowę chłopaków oddychać jeszcze nie potrafi, ale tak to jest. I to proszę zobaczyć, to jest w cudzysłowie tylko jeden punkt, więc ile nas tak naprawdę pracy jeszcze kosztuje tygodniami, żeby zbudować ten zespół. I to jest, ja mogę tylko jak mantrę powtarzać niektóre rzeczy. Czas, konsekwencja, praca nad błędami, które się pojawiają, i wiara w własne umiejętności. To jest to, co musi nas cechować. Bziorak zastępstwem Gabowsa na prawej stronie? No moim zdaniem cała trójka zawodników, te zmiany, które były, to bardzo korzystne. Proszę pamiętać, że graliśmy na bardzo ciężkim terenie, gdzie Wisła dożyła do zwycięstwa. Jeszcze w momencie, gdzie graliśmy w 10, chociaż te zmiany przeprowadziliśmy dwie, w szczególności bardzo ofensywne, bo nastawialiśmy się na grę z kontry. Natomiast dowieźliśmy wynik, więc cała trójka na duży plus. Zastanawialiśmy się właśnie, dlaczego zmiana przybyły za cebulę. Potrzebowaliśmy się zawodnika, liczyliśmy bardzo na zmysł Michała, nie ukrywam. Myśmy tu przyjechali po 3 punkty. To może wyglądało, że jesteśmy schowani za podwójną gardą, ale ściągnęliśmy ofensywnego pomocnika kosztem napastnika, chociaż był zawieszony, nie był to nominalny, tak jak Ayram. Ale liczyliśmy właśnie na grę z kontry, liczyliśmy na bardzo dobrą wydolność Michała, liczyliśmy na jego bardzo dobre czucie w polu karnym i szukanie piłki. I wiedzieliśmy, że tak o 75 te akcje znowu będziemy mieli szansę na te akcje. I ten mecz tak pokazywał, bo pierwszy fragment drugiej połowy to zdecydowana przewaga Wisły, natomiast myślę, że tak o 67-70 minuty to myśmy przejęli inicjatywę i czekaliśmy na swoje szanse, stąd te zmiany, które gdzieś tam mieliśmy prędzej zaplanowane. No a tak jak mówię, no, zdarzają się na błysku sytuacje, na które musimy zareagować, a których nie planujemy, czyli czerwona kartka. I teraz tylko pytanie, jak zagrać sport Beskidziem, żeby... Ja myślę, że tak. Zawsze jest tak, że robimy dobry wynik, już myślimy o kolejnym meczu i napędzamy się chyba wszyscy, i zostawmy to. My musimy być do tego meczu spokojnie przygotowani, bo nie możemy zrobić błędu, bo już go 3-krotnie gdzieś tam powieliliśmy. Ja nie chcę o tym mówić, po prostu musimy się przygotować tak do kolejnego meczu. Ja mówię, moim zawodnikom, wszystkim nam zależy strasznie, żeby się w Kielcach bardzo pozytywnie pokazać, i konsekwencje widzimy, więc dajmy im trochę spokoju, dajmy im się nacieszyć z tego dzisiejszego spotkania i przygotujmy się bardzo spokojnie do meczu z Podbeskidziem, żebyśmy po raz kolejny nie zrobili tego samego, może nie nazwijmy to błędu, bo nie mają grać emocje, ma grać zespół, ma grać korona, a nie głowa.